W czwartym roku funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej nasza formacja liczy już 27 tysięcy żołnierzy. Jesteśmy coraz bardziej zatopieni w te lokalne społeczności. Coraz częściej ten oliwkowy beret widać w lokalnych społecznościach podczas sytuacji kryzysowych, podczas wsparcia lokalnych społeczności, wsparcia służb, innych rodzajów sił zbrojnych. I ostatni rok no to chyba już takie postawienie kropki nad i nad tym, dla tych wszystkich, którzy wątpili w to, czy taka formacja jest potrzebna, działania przeciwkryzysowe codziennie, od 5 do 7 nawet tysięcy żołnierzy zaangażowanych w walkę z koronawirusem, wsparcie państwa w walce z koronawirusem, to się nie zmienia, już praktycznie rok czasu jesteśmy, może nie na pierwszej linii, ale wspieramy bardzo mocno tą pierwszą linię. Taki był zamysł ministra Macierewicza, gdy powoływał te wojska, myślę, że nie zdawał sobie sprawy, jak szybko będą potrzebne i jak intensywnie będą pomagać, ale chciałam spytać o szczegóły tej współpracy właśnie ze społecznościami lokalnymi. Myślę, że często takie podziały, o których czasami słyszymy w kontekście Wojsk Obrony Terytorialnej, być może takie próby nawet upolitycznienia, z nimi mamy do czynienia na szczeblu centralnym. Lokalnie ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Naprawdę mogę powiedzieć, że spotykamy się w naszych lokalnych społecznościach, nasi żołnierze spotykają się z olbrzymią sympatią w trakcie wykonywania zadań, zresztą i do nas, i do dowództwa, i do poszczególnych brygad spływa naprawdę bardzo duża liczba podziękowań, gestów takich bardzo pozytywnych za tą pomoc, którą udzielają żołnierze, za to wsparcie. Ja przypomnę, że tych sytuacji, kiedy wspieraliśmy lokalne społeczności właśnie w sytuacjach kryzysowych, było już naprawdę na pęczki. Zaczęło się od Lublina, później było południowa Lubelszczyzna, były podtopienia na południu Polski, było Podkarpacie. Teraz mieliśmy Płock dokładnie rok działań tak naprawdę przeciwkryzysowych. Jeżeli chodzi o COVID, to wszystko powoduje, że ten oliwkowy beret jest obecny w tych lokalnych społecznościach i wszędzie tam naprawdę spotykamy się z bardzo dużą sympatią i to powoduje też, że ochotników do służby nam nie brakuje, bo tak naprawdę najlepszymi ambasadorami, najlepszymi rekruterami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej są sami żołnierze. Jeżeli oni wykonują zadania w tych lokalnych społecznościach, jeżeli tam są obecni na co dzień i są tam, gdzie powinni być i na czas, to powoduje, że później przybywa nam też nowych ochotników do służby. I tak rzeczywiście jest, nie mamy z tym problemu. Można powiedzieć, że kolejka kolejnych obywateli polskich, którzy chcą wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, ciągle rośnie. My oczywiście mamy plany budowy kolejnych batalionów, kolejnych brygad. Znam sytuację z Śląska, gdzie było, jeśli chodzi o COVID, tragicznie. I wyście od początku właściwie zajmowali się wymazami, ale też byliście jako personel pomocniczy przy łóżkach chorych, którzy umierali po prostu. Ci żołnierze mieli rzeczywiście mnóstwo takich trudnych sytuacji. Pani mówi o osobach ciężko chorych, o osobach starszych w domach pomocy społecznej, często niepełnosprawnych. Przypomnę, że w kilku domach pomocy społecznej niejako przejęliśmy kontrolę nad tymi placówkami. Tam trzeba było opiekować się tymi starszymi osobami, przewijać, dokładnie. Też tak było podczas ewakuacji, były też takie sytuacje. Trzeba było je przewijać, trzeba było żywić, trzeba było je po prostu doglądać każdego dnia. Ale to następstwem tego na przykład były kursy, które uruchomiliśmy, opieki nad pacjentami starszymi, nad osobami niepełnosprawnymi. I to też spowodowało, że mieliśmy dokładnie. Uciekają od takiej. Było zainteresowanie, dalej te kursy kontynuujemy. Powiem więcej, że ta przepustowość Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, która organizowała takie kursy, okazała się za mała i niektóre brygady organizowały takie kursy samodzielnie. Tutaj przykład akurat właśnie Śląskiej Brygady, która sama organizowała tego typu kursy. Jeżeli chodzi o szpitale, to zdarzały się też sytuacje, że transportowaliśmy zmarłych również. Niestety też musieliśmy podjąć tego typu wyzwania. Nie wszyscy tego się podjęli. Mieliśmy takie przypadki, że osoby mówiły, że niestety to ich przerasta. Ale rzeczywiście tych sytuacji trudnych było bardzo wiele. Można powiedzieć, że to też hartuje naszą formację, hartuje żołnierzy. My to wszystko traktujemy w formie doświadczenia, które zdobywamy jako formacja, jako żołnierze. Tak naprawdę w każdym z tych zadań, które wykonujemy, jest ich naprawdę cała paleta. To są doświadczenia, które na pewno zaprocentują w przyszłości, czy to w ramach samej współpracy z samorządami, z lokalnymi społecznościami, czy to nabycie umiejętności, które pozwolą być lepiej przygotowanym do obrony ojczyzny.